Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Olikowski, a to kolejny odcinek Storminga 19 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, seria Sandomierski Rolnik. Otóż zachęcam na wstępie oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki pod tym filmem. Otóż co będziemy dzisiaj robić? Jak wiecie, w ostatnim odcinku była orka, czyli pracy już pożniły, na co nie? Więc w dzisiejszym odcinku będziemy sobie siać. Siać będziemy jeszcze nie wiem co. A więc co, zalecimy sobie, co nie? Tutaj z tego, co mi się zdaje, jest siewnik, dokładnie tak. Siewnik jest to, co my zamkniemy jak na razie. Dobra, ale podepniemy sobie siewnik i dopiero sobie ogarniemy, co będziemy siać. Otóż lecimy sobie z siewami. Odepniemy sobie siewnik do kukurydzy i zobaczymy, co będziemy sobie siać. Cofniemy sobie za chwilę pod oczywiście nasz drugi silnik do zbóż, ponieważ do tego silnika są takie przystawki. Nie wiem, bo był update teraz do niego, nie wiem, czy coś się zmieniło, bo aktualizowałem wszystkie mody. Mam w planach oczywiście zakup, jak wiecie, ciągnika oraz nowego pola. Nie wiem, co będzie pierwsze. Do pola już no, jestem w miarę przygotowany. A do ciągnika jeszcze nie, ponieważ nie wiem, ile ta puma kosztuje używana. Co jest? Nie mogę wyjechać, halo, halo. O, bardzo ładnie. Zobaczymy, czy mamy jakieś nasiona jeszcze, bo przydałoby się coś mieć. Polecimy sobie tutaj na prędkości. Widły standard, że u mnie to tak leży wszystko. Dobra, cofniemy sobie do tego garażu, nie chce mi się już tura wyciągać i zasypiemy się do pełna i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że tam się zmieszczę. Nie będzie takiego problemu, że nie mogę zatankować oczywiście. Nasiona i nawóz przy sobie zatankował. No najlepiej fajnie było i to i to. A najlepiej to nasiona. Chociaż 900 kilo nie jest tak źle. Dobra, zasypujemy sobie. Dobra. Zasypiemy sobie najpierw nawóz. A nasion nie możemy? No czego niby? O, możemy. Sypiemy nasiona jeszcze do tego. Do fula sobie dosypiemy. O ile tam będzie do fula? Chyba nie. A jednak jest do fula. Bramy nie będę zamykał, lecimy sobie na kawałek, oczywiście. Otworzymy sobie bramę. Lecimy sobie na kawałek. Tutaj, no nie wiem, co ten worek wapna tutaj robi, oczywiście. Ale co, już tak nierealnie, nie wiem, po co tam worek wapna, to tam coś. Ale starałem się na dzisiejszym odcinku, oczywiście, jak to nagrywam, z dzikiej grać realnie, więc wyszło, tak mi się zdaje. Więc dajcie znać w komentarzu, jak oglądacie. Oglądaliście ostatni odcinek na moim kanale, ale jeżeli nie, to zachęcam. Tak, lecimy sobie z siewami. Zasiejemy, tutaj była soja, więc myślę, że zasiejemy sobie na przykład taki jęczmień. Soję możemy jęczmień zasiać, czemu nie? Wjeżdżamy sobie z tej strony, jak to zawsze u mnie. Czyli rozkładamy maszynę. Jedną w drugą. I co, jak to nagrywam, jest nadal 276 subików, z tego co mi się zdaje, ponieważ nagrywam to w tym samym momencie, co wczorajszy odcineczek z mojego kanału, więc nie mam podglądu jak na razie, ale zachęcam oczywiście do subskrybowania oraz zachęcam do obejrzenia moich highlightsów z Fortnite'a, które wrzuciłem w piąteczek. Mam nadzieję, że wam się podobały, ale no, dla mnie są, jeśli chodzi o same kille, to były ok. A jeśli chodzi o montaż, to trochę gorzej, więc sami ocencie, jak mi się to, jak to wyszło. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to możecie wejść na mój kanał i zasubskrybować go, więc będzie bardzo fajnie, będzie miło, ponieważ już niedługo mamy 300 subów, więc zbliżamy się małym krokiem oczywiście do 300 subów. A więc myślę, że specjala raczej nie będzie, ponieważ no nie wiem, co mógłbym nagrać na specjal na 300 osób. Może coś na 1000 się pojawi oczywiście.
A więc co, jeżeli ktoś chce jeszcze wesprzeć kanał, to może to zrobić w linku w opisie. Tam znajduje się chyba donaty. Oczywiście, że donaty, niż coś by innego by tam mogło być. A więc co, siejemy sobie jęczmień na naszym polu. Myślę, że całe pole będzie, nie wiem czy w sumie będzie ciężko czy nie, ale zobaczymy jak to nam pójdzie. Tutaj była soja, została skoszona przeze mnie poza odcineczkiem. Wszystkie pola już są skoszone poza odcineczkiem, skosiłem, więc będzie fajnie, że mamy wszystko skoszone. Mam nadzieję, że w tym sezonie dojdzie jeszcze pole, oczywiście z... Znaczy pole, no pole dojdzie oczywiście, mam taką nadzieję, bo wziąłbym troszkę kredytu jeszcze i zacząłbym powoli spłacać oczywiście. Chciałbym też na pewno kukurydzy sporo zasiać, ponieważ sporo wyszliśmy na niej, więc zwrócił się nam siewnik i wypożyczenie przystawki od sąsiada, ponieważ za sam siewnik zapłaciliśmy 25 tysięcy, a za wypożyczenie chyba 1000 z hakiem, z tego co mi się wydaje, a zarobiliśmy około 30 paru tysięcy, więc no moim zdaniem kukurydza jest opłacalna. Więc chciałbym ją zasiać na przykład na jakimś największym polu, ale tam już nie będę siał, ponieważ była ostatnio. Więc żeby zachować jakikolwiek płodozmian, to zasiałbym sobie na nowym polu. Ono będzie no, największym naszym polem, jeśli chodzi jak na razie. Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Mam w planach je oczywiście powiększać, więc zobaczymy. Znaczy łączyć jedno z drugim. Więc no tutaj już możecie się domyślać, że nie będzie kukurydzy, ponieważ siejemy tutaj jak widzicie jęczmień. No jeżeli by tutaj to pole obok kupił, to by niestety nie było tutaj jęczmienia. Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeszcze też ostatnio dołożyłem sobie nowy dysk SSD do komputera, więc też mi się zdaje, że kultura pracy i wszystko będzie u mnie lepiej. Po prostu zrobiłem format dysku systemowego i przerzuciłem na dysk SSD. I teraz na SSD-ku mam cały system i farming oczywiście, DaVinci'ego i Eurotracka. Nie, Eurotracka nie mam, na DaVinci'ego. CSGO mam, no wiecie, takie gierki podstawowe, które sobie co jakiś tam czas tam pykam. Które nawet zdarzają się często. Oczywiście farming musi być na SSD-ku, ponieważ odpalanie się niektórych mapek to jest tragedia z HDD, więc no niestety tak musi być. No i gdzieś jemy sobie dosyć sporo, 18 na godzinę się maksymalna prędkość tego silnika. Jestem też przed zakupem, wiecie, ciągnika. Jestem ciekaw, no nie wiem w sumie czy ktoś się domyśla jaki ciągnik. Jeżeli ktoś się domyśla, to może napisać w komentarzach. Zobaczymy, czy ktoś się domyśla, jaki ciągnik będę sobie chciał kupić. On jest, no moim zdaniem, no, dobrze by gryzł ziemię, jeśli chodzi o to. To fajnie by było. Więc zobaczymy, no ciągnik o mocy około 270 koni. Więc mam już na oku jeden, na przykład, no na 100% ten John Deere pójdzie na sprzedaż. Jestem ciekaw, ile tamten kosztuje, znaczy widziałem go, ale nowego. Ale nowego mi było zaproponowano, ponieważ jeszcze, nie ma jeszcze używanego, bynajmniej nie widziałem nigdzie. Ale jakby był używany, to dosyć, on nie jest w sumie niż ten nowy, to bym brał używanego po prostu, nie? Tam podstawowa wymiana filtrów i tak dalej, poszłaby na, poszedłby do regeneracji i tak dalej, do odnowienia i tak dalej. I na przykład miałbym nowy ciągnik, co nie? To prawda już tam używany, to prawda ten John Deere też był używany jak go kupiłem, więc no niestety, no tak jest, ale ten John Deere był w bardzo dobrym stanie, bo praktycznie nic w nim nie zmieniałem oprócz tego środka kabiny, a tak poza tym to John Deere był w wyśmienitym stanie. Dobra, zrobimy może sobie miniaturę, bo my tak siejemy 9 minut bez przerwy oczywiście. I przydałoby się coś zrobić. Zrobimy może jedną szponową miniaturkę, ponieważ nie robimy drugiej pracy, więc stwierdziłem, że jedna miniatureczka na taką jedną szponową pracę będzie ok. Może jeszcze timelapsy będą się pojawiać na moim kanale, na przykład z jakiejś, znaczy z serii oczywiście, ale na przykład nie będzie timelapse na przykład te dni akurat, kiedy prowadzę serię, tylko jakieś tam pomiędzy tygodniu, więc fajnie by było oczywiście.
A timelapse oczywiście serii, oczywiście gdy sobie przygotowywuję save'a do oczywiście nagrywania, to na przykład zawsze mogę tam jakieś nagrywanie odpalić zamiast tego live'ika, bo na przykład jeżeli będę miał już w końcu ten wymarzony światłotłum, że tak powiem, to po prostu będę odpalał live'ika z przygotowania save'a na przykład do nagrywania, a tak to będę robił, myślę, że timelapse jakieś w przyspieszonym tempie oczywiście i w miarę to z fajną muzyką, tak mi się zdaje, bynajmniej będę się starał, szukał jakoś spoko nutkę, żeby można było sobie też posłuchać przy okazji, więc nie powinno być jakiegoś problemu, znaczy z tymi tajemnicami, ponieważ i tak gram, a tak to zawsze jest jeden film tak naprawdę więcej, ponieważ czasem potrafię pograć Farminga, na przykład jak siądę czasem około godziny, no 20, to mogę grać nawet i do pierwszej, drugiej czasem, więc no zawsze by się jakiś tam materiał zebrał, co nie? A tak, może być coś na kanale, a tak by naprawdę nie było nic, tylko te serie. A taka rozrywka, takie na przykład jak highlights na moim kanale, które się pojawiają, dopiero 3 odcinki w przeciągu mojego kanału się pojawiły. Ale to myślę, że też jeżeli będę grał oczywiście w inne gierki typu Fortnite, to myślę, że jakieś pompy na przykład za 220 albo 200 albo shitony jakieś będą, a nie wiem, no jak patrzyłem sobie swój ostatni odcinek, to prawie że w cały odcinek był Wiktor, więc no i myślę, że było ok, więc co? My kończymy sobie siewy, jest akurat 12 minut odcineczka. Ja sobie właśnie przypomniałem, że miałem pozdrowić na odcinku, na ostatni odcinku oczywiście, ale no zapomniałem, więc w montażu to zrobię. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ponieważ zapomniałem, nie ukrywam. Więc co, dojeżdżamy sobie do końca, kończymy odcineczek, troszkę taki nudny, ponieważ same siewy. Kończymy sobie siewnik. No, więc zasialiśmy sobie pole jedno. A więc co, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Do następnych, trzymajcie się, cześć.